Witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Beauty. Dzisiaj mam dla Was kolejną charakteryzację. Jak widzicie, będzie to charakteryzacja z rozciętą brwią. I tutaj będziecie mogli użyć produktów zarówno charakteryzatorskich, jak i takich domowym sposobem. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie jak zwykle na dole w opisie, więc zabierzmy się do roboty. Pierwsze, co musimy zrobić, to na pewno oczyścić miejsce, w którym będzie rana. I rany możecie zrobić w dwóch miejscach tak naprawdę, które się najczęściej zdarza na brwi. Albo to jest poziomo trochę nad brwią, albo w pionie, tak przecinając brew. I zwykle na filmach robi się takie przecięcie w pionie, bo nie wiem, wygląda bardziej efektownie. Albo jeżeli jest to na kobietach, a zwykle jest na kobietach, to jest bardziej seksowne. Bo nie wiem, czy zauważyłyście, ale zawsze w filmach laski mają albo właśnie tutaj przeciętą brew i tak delikatnie krew im spływa. Albo gdzieś tutaj delikatną ranę na wardze, żeby było tak, wiecie, sexy, ale rzadko się zdarza, że miała podbite oczy, w ogóle gdzieś tutaj jakieś rany, gdzie indziej niż niedaleko ust, może wokół nosa i na brwi. Więc pójdźmy w te filmowe ślady. I najlepiej, żebyście to zmyli czymś, co ma w bazie alkohol, żeby przy okazji odtłuścić skórę. Bardzo ważne jest też, żeby zmyć sobie brew, jeżeli malujecie, bo wtedy będzie to o wiele lepiej wyglądało, jeżeli nie będzie tutaj żadnego koloru. Teraz użyję zwykłego szkolnego kleju w sztyfcie. Pamiętajcie, żeby kupić taki, który jest nietoksyczny i przygładzę nim trochę brew, tak żeby ona się przykleiła do skóry, żeby nie odstawała. Nałożę sobie troszeczkę na szpatułkę i po prostu przejeżdżam wzdłuż włosków, tak żeby je przykleić, żeby nie odstawało od skóry. Bo oczywiście jak macie ranę, to tutaj nic nie odstaje. Musimy stworzyć iluzję płaskiej powierzchni. Jeżeli chcecie, żeby ta rana się dłużej trzymała, gdzieś wychodzicie i będziecie dużo ruszać brwią, to proponuję nałożyć teraz na skórę Mastix albo Prosate, tak żeby produkty potem lepiej się trzymały skóry. I do tej rany możecie użyć tak naprawdę dwóch rzeczy. Albo profesjonalnego wosku charakteryzatorskiego, albo żelu do charakteryzacji, który możecie wykonać samemu w domu. Więc jeżeli nie macie tego wosku, to zajrzyjcie na dole do opisu, tam wrzuciłam link, jak zrobić samemu taki żel. I wtedy zamiast wosku budujecie tą ranę żelem. Ja w tym przypadku użyję wosku, bo po prostu będzie o wiele szybciej. Biorę sobie małą ilość, dosłownie taką, i zrolowałam go w wężyka, tak żeby ułożył się potem nam w ranę. I położę sobie go tutaj mniej więcej, gdzie by była rana. I szpatułką zacznę to rozcierać. Muszę to trochę spłaszczyć, żeby bardziej się mieszało ze skórą. I raz szpatułką, raz palcem wygładzam sobie te krawędzie. Okej, rana jest mniej więcej gładka i teraz przez to, że to ma być cięcie, to użyję znowu szpatułki i użyję tego ostrego brzegu. To znaczy on nie jest ostry, ale chodzi o to, żeby naśladował przecięcie. I spróbuję zrobić tym pionową linię. Muszę czuć, że szpatułka dochodzi do samej skóry. I teraz, kiedy rana jest już zupełnie wygładzona, a przecięcie jest czyste, możemy zacząć dodawać kolory i krew. Żeby naśladować podrażnioną skórę, wezmę trochę mojego podkładu i zmieszam go z czerwienią. I zacznę nakładać tutaj naokoło rany. Teraz wezmę pędzelek do linera i użyję czarnej farby, żeby wejść tutaj w sam środek rany, żeby ją pogłębić. Tutaj dodam jeszcze trochę więcej czerwieni na brzegach. Przenoszę jeszcze trochę tej czerwieni pod oko. I teraz tak naprawdę zostało nam już dodać sztuczną krew. Tutaj tak samo możecie użyć takiej kupnej, albo możecie zrobić ją samemu. Ja nagrałam film, jak zrobić krew jadalną i krew zastygającą i do tego lepsza będzie zastygająca. Chyba, że chcecie taką, która będzie trochę jeszcze Wam ciekła i będziecie mogli ją rozmazać, to wtedy wybierzcie tą jadalną. Link oczywiście do krwi też umieszczę na dole w opisie. Wyleję sobie troszeczkę tej krwi na wacik. Wezmę znowu ten precyzyjny pędzelek do eyelinera. I tutaj włożę jak najgłębiej krew. I to, co zrobicie dalej z tą raną, to już zależy od tego, jak bardzo chcecie, żeby to było krwawe i obrzydliwe. Bo równie dobrze możecie to zostawić tak. Zwykle rozcięcia na brwi właśnie tak wyglądają. Nie ma tak naprawdę tutaj jakiejś strasznej krwawej pożogi, chyba że ktoś potem jeszcze sobie to rozetrze albo jeszcze raz ktoś mu przyłoży i wtedy dopiero się rozwala. Natomiast zwykłe rozcięcie wygląda po prostu tak. Czasami jeszcze jest nawet mniej krwi. Ale jeżeli chcecie, żeby było bardziej efektowne właśnie na jakąś imprezę halloweenową albo na jakiejś
inne przebieranki, to możecie dodać więcej krwi, zaraz pokażę Wam jak. Na pewno będziecie potrzebować jakiejś grubej gąbki, to znaczy gąbki z dużymi oczkami. Są takie profesjonalne gąbki do zarostów, się nazywają, i one wtedy tworzą takie fajne, rozległe powierzchnie. Ale jeżeli nie macie albo nie chcecie kupować takiej gąbki, to na przykład równie dobrze sprawdza się ścierająca część od gąbki do zmywania naczyń. Wiem, że to głupio brzmi, ale tak naprawdę w charakteryzacji można zastąpić wiele rzeczy takimi domowymi sposobami i po prostu taka rzecz nadaje się do tego idealnie. Na to nakładam sobie odrobinkę krwi, dosłownie odrobinkę, i przykładam do tej rany od dołu, trochę po bokach. Tutaj dodam jej trochę więcej na dole, tak jakby ona trochę spłynęła. I teraz mam jeszcze trochę krwi na pędzelku i nakładam bardziej detalowo. A tą rzadką gąbką można tutaj sobie tą krew przenosić w różne miejsca. I to było na tyle, rozcięta brew jest skończona. Jeżeli podobał Wam się film, pamiętajcie, żeby dać łapę w górę i żeby lajkować mojego fanpage'a, bo pamiętajcie, że tam zawsze daję znać, jaki film będzie następny, wrzucam zdjęcia i tak dalej. Jeżeli jeszcze nie pamiętacie, to w każdą sobotę wychodzi nowy film, więc bądźcie czujni. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to możesz kliknąć subskrybuj tutaj albo przejść do kolejnego filmu, który dla Was umieściłam. Więc widzimy się jak zwykle w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa pa!